proszę Państwa, wzruszenie, nie wiem, czy mi pozwoli coś powiedzieć, bo ja dopiero Konrada dzisiaj zobaczyłam pierwszy raz po mistrzostwach, nie widzieliśmy się. Cieszymy się na pewno wszyscy. Ogromny sukces, ogromne osiągnięcie. Myślę, że wszystko jeszcze przed nim. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli, żeby w ten sposób podziękować mu za ten medal. Bo to jest piękne. Te osoby, które przyszły, to w ten sposób właśnie dziękują Konradowi za tą jego ciężką pracę, za trud, no i za ten piękny medal. I tyle wrażeń, które nam dostarczył podczas tego wyścigu, to chyba chwile będą niezapomniane i długo, długo będą jeszcze naszej pamięci. Na pewno przez media wiele razy ten wyścig będzie jeszcze powtarzany i pokazywany. Także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie. Oglądając olimpiadę, pamiętam w 2008 roku, patrzyłem, co wyczynia taki pływak dosyć znany dzisiaj, Michael Phelps. Zastanawiałem się, czy ktokolwiek będzie w stanie kiedyś go pogonić, postraszyć. Nigdy się nie spodziewałem, że może to być 22-letni chłopak z Puław, gdzie naprawdę chciałbym też powiedzieć przy okazji tego, że takie przesłanie dla młodych, że naprawdę wszystko jest możliwe i jeżeli naprawdę bardzo wierzycie w swoje osiągnięcia, macie cele i jakieś marzenia i robicie wszystko, aby do tego dążyć, no to wszystko jest naprawdę możliwe. Ja mam cel taki, żeby za rok zdobyć złoty medal olimpijski. Także wiem, że mam duże wsparcie w Puławach, także na pewno mnie to poniesie na fali i wiem, że będę miał dodatkową energię. I to jest właśnie, proszę Państwa, rodzinne zdjęcie w rodzinnym mieście Konrada Czerniaka, obecnego wicemistrza świata.